Witam serdecznie, moim gościem Tadeusz Zasadni, Olimp Team All Boys. Witam. Tadeusz, jak to jest, bo przyszliście dzisiaj, może nie wszyscy, ale też kilku tych zawodników zmęczeni weekendowym turniejem odbojów i narzekaliście, że tych sił dzisiaj nie będzie. Z całym szacunkiem do Rollboardu nie było dzisiaj widać różnicy na negatywnie kondycyjnie u was. Nie no, zobowiązaliśmy się grać, jeżeli byśmy nie przyszli po tym turnieju tutaj, brakowałoby nas tutaj, a szkoda straty z punktów tutaj na tym fajnym graniu tutaj w tej lidze, także chcieliśmy pokazać, że nawet zmęczeni potrafimy dotrzymać tu towarzystwa chłopakom, kolegom z drużyny, także staramy się być uczciwi. To jest niesamowita sprawa, bo patrząc, ja mam 37 lat, daj mi Boże, żebym w troszkę większym wieku jak wy tak samo mógł korzystać z tego futbolu, biegać, ale to trzeba być aktywnym cały czas, chyba to jest recepta, prawda? Oczywiście, oczywiście. Tutaj jakiś przestój tam dwutygodniowy, miesięczny, to już jest naprawdę ciężko już wrócić później do jakiejś lepszej formy. Dlatego trzeba w takim wieku już ruszać się cały czas, starać się przynajmniej i na ile zdrowie pozwala, także trzeba się ruszać. Wynik 11-1. No ciężko rozmawiać o taktyce zespołu przeciwnego, jak tak naprawdę wynik wskazuje, rozgromiliście ich, ale czy są jakieś pozytywy dzisiejszego grania z Rollboardem? To znaczy tak, nasza drużyna jest zgrana, bo faktycznie gramy trochę z sobą już. Każdy swoją pozycję tam ma na tym boisku, wie gdzie zagrać, komu, gdzie. Także to jest na pewno przewaga z innymi drużynami, że znamy się tutaj z kolegami z Olimpiumu. Druga sprawa, no Rollboard stara się, no nie trzeba im przyznać, że walczyli do samego końca, nie spuszczali głowy, to się podoba. No. Taka charyzma na meczach jest fajna, naprawdę to jest super sprawa. Dokładnie tak. Ostatnie pytanie. No. Patrząc na tabelę, patrząc nie tylko nawet na tabelę, ale na to, jak gracie, no ciężko o wskazanie innego faworyta. No jest tu kilka fajnych zespołów, ale chyba faworyt jest murowany, Olimp Team. To znaczy gramy do końca, na pewno tam Planet Kart też będzie walczył, to są chłopaki ambitni, naprawdę rejs to samo, powalczą, naprawdę będą chcieli powalczyć o to podium, jak najwyższe. I miało być ostatnie, ale nie ostatnie fantastyczne statystyki, bo jak będę dzisiaj wpisywał, dopiszemy 5 goli, czyli strzelec, asystent, nie wiem, bo będę musiał dopisać Kanadyjczyk na pewno, czyli przodujesz w tych klasyfikacjach bardzo wyraźnie. Ale tak jak mówię, tutaj chłopaki naprawdę dużo pomagają, pomagamy sobie, znamy się na boisku, wiemy gdzie, komu zagrać, także to tylko dlatego takie wyniki są, jak i moich bramek, tak i asyst, bo wiemy, znamy się tutaj i wiemy gdzie grać. Gratulacje, dziękuję za wywiad. Dziękuję również.